Nasza część badań służy przede wszystkim ocenie siły eksplozywnej kończyn dolnych, mocy kończyn dolnych, ocenie równowagi i stabilności posturalnej oraz ocenie i monitorowaniu ich tych młodych piłkarzy i piłkarek pod kątem oceny ryzyka urazów i prewencji ryzyka urazów związanych z uprawianiem sportu. Prowadzimy badania tensjomografią. Jest to badanie, które polega na analizie odkształcania się mięśni i dzięki temu trener czy fizjoterapeuta będzie mógł sprawdzić, czy zawodnik wymaga relaksacji czy treningu dynamicznego i analizy są tu robione przy współpracy z Opolskim Centrum Leczenia Bólu. W trakcie badań z uczniami RES-owi oceniamy mobilność miednicy, oceniamy mobilność bioder oraz wykonujemy badanie spirometryczne mające na celu ocenę podstawowych parametrów związanych z respiracją. Będą to parametry wyjściowe, na podstawie których będziemy oceniali, czy trening, który wprowadzimy, przyniesie pozytywne, korzystne efekty. U piłkarzy badamy aktywność bioelektryczną mięśni. Jest to badanie, które nam daje odpowiedź na pytanie, jak mięśnie się męczą. Badamy mięśnie pośladkowe, mięśnie kulszowo-goleniowe i na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, jakie jest ryzyko urazu u tych piłkarzy oraz da nam to wskazówki do dalszego postępowania korekcyjnego w czasie treningu, który będą mieli. Wykonywane przez nas testy umożliwiają nam ocenę, czy w czasie wykonywania określonych ruchów praca tych mięśni jest prawidłowa, czy włączają się one w odpowiedniej kolejności, czy występuje jakaś asymetria pomiędzy stronami. To pozwala nam przewidzieć ryzyko urazu i tak zaprogramować trening, rehabilitację, aby dążyć do wyrównania tego dysbalansu i uniknąć dzięki temu urazu. Na tym urządzeniu badamy piłkarzy pod względem pracy izokinetycznej. Badamy tutaj siłę mięśni kończyn dolnych. Ocena ich siły będzie potrzebna do odpowiedniego układania poszczególnych planów treningowych. W ramach badań z uczniami RES-owi również badamy ich skład ciała, używając do tego skaneru DXA, czyli tzw. densytometrii. Oprócz dokładnej masy ciała i składu ciała mamy również informacje na temat gęstości kości. Badania, które wspólnie prowadzimy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego RES-owia Rzeszów, mają na celu i za zadanie zoptymalizować proces treningowy w zakresie piłki nożnej. Badania wpisują się w nurt światowych badań w zakresie sportu wyczynowego. Badania te są unikatowe w skali naszego kraju, są wielopłaszczyznowe, wieloetapowe, ale również interdyscyplinarne. Od nauk podstawowych, począwszy od biologii molekularnej, epigenetyki, badania, które prowadzimy na zawodnikach, poprzez biomechanikę i funkcjonalność ruchową. Do badań zaprosiliśmy naukowców i ekspertów i specjalistów również z innych ośrodków, oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Medycznego. Zaprosiliśmy do współpracy profesorów również z Politechniki Opolskiej, ale również z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.